ten stały fragment gry i uderza bezpośrednio na bramkę. Bardzo dobry strzał, ale Paweł Szajewski wybija piłkę na rzut rożny. Pierwsza groźna sytuacja Sokoła Aleksandrów. Z Warszawa dośrodkowanie w pole karne. Teraz Kaniecki musi uważać i wybija piłkę. Jeszcze uderzył się o słupek. No, straciła na dynamice. Natomiast teraz muszą uważać tutaj zawodnicy Sokoła. Będzie szansa na to, aby wyjść na prowadzenie i mamy 1-0. Ursus Warszawa prowadzi z Sokołem Aleksandrów, zwłaszcza wtedy, kiedy piłkarze Ursusa zbliżają się do pola karnego. Natomiast tu jest kolejna szansa na to, aby pokonać Bartosza Kanieckiego. Lis w kierunku Dziuby. Teraz bardzo dobre podanie. Dziuba minimalnie przestrzelił Kacper Dziuba, ależ to było świetne podanie Mateusza Lisa. A Kacper Lewończuka i już mamy kolejną akcję. I co tutaj się dzieje w tym polu karnym? Na szczęście dobra asekuracja. Bardzo dobrze Woźniczak. Teraz jeszcze groźny strzał. Teraz już ruszają piłkarze Sokoła. Świetnie się zastawił Sołtysiński. Bardzo dobre podanie. Kto będzie szybszy? Teraz tutaj dogodną sytuację miał Igor Kania. Natomiast powiem Państwu szczerze, że ciężko z tej perspektywy, przynajmniej z naszej perspektywy, tak to wyglądało, że to będzie ciężka sytuacja do wykorzystania. Ale pierwszy był. Sokół ma do rozegrania. Teraz z daleka uderza Igor Kania. Teraz będzie groźny strzał, ale broni Bartosz Kaniecki. Świetna interwencja bramkarza Sokoła Aleksandrów. Ursus Warszawa lewą stroną. Będzie szansa na podwyższenie. Kto uderzy na bramkę? Dubenkow mocno jednak. Zagranie w pole karne. Wyskakują już tutaj zawodnicy. Prusinowski w pole karne, ale już tutaj przejął piłkę i strzał dość słaby. Horoszkiewicz w kierunku. Teraz będzie dogodna sytuacja na to, aby strzelić bramkę. Nie ma gola. Strzał niecelny. Witasiak do Woźniczaka. Woźniczak z daleka. Woźniczak! Ależ to był mocny strzał Przemka Woźniczaka, ale do Witasiaka. Witasiak w pole karne. Teraz będzie dogodna sytuacja na to, aby zdobyć bramkę. Lewej nodze. Woźniczak z daleka. Jednak no tutaj. Dubenkow. Świetnie to zrobił Dubenkow. Jeszcze Dubenkow. I faulowany tutaj Maksym Dubenkow. Jakub Witasiak. Witasiak uderza, ale prosto w mur. Jeszcze dobija. I Dziuba. Dziuba jeszcze. Będzie szansa na to i mamy bramkę dla Sokoła Aleksandrów. Aleksandrowianie doprowadzają do remisu. Już schodzi do środka. Kacper Dziuba uderza. I teraz piłkarze z Warszawy będą mogli stworzyć kolejną dogodną sytuację podbramkową. Ale ten na to, aby zdobyć zwycięskiego gola. Ale uważać, aby tutaj nie stracić gola. Mocny strzał. Świetna obrona Bartosza Kanieckiego. Zostało do końca tego meczu i teraz trzeba uważać, bo tutaj piłka odbiła się, ale bardzo dobrze broni Bartosz Kaniecki. No trzeba uważać, muszą piłkarze Sokoła Aleksandrów uważać teraz tutaj. I mamy kartkę, jak najbardziej słuszną. Dokładnie zagrał. Dziuba, teraz do Przezaka, Dawid Przezak mocno. Słyszymy się i widzimy już za tydzień z Olimpią Zambrów również na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka. Michał Kiński, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Mieliśmy po raz kolejny wynik, przegrywaliśmy mecz w pierwszej połowie. Też nam ta gra nie układała się tak, jakbyśmy chcieli. No i na pewno w drugiej połowie taka determinacja zespołu, który wie w jakiej sytuacji, tak? No my nie będziemy zakłamywali rzeczywistości. Wiadomo, że bronimy się przed spadkiem. Sytuacja to nie jest zawsze, to nie jest komfortowa i tutaj ona też gdzieś tam sprawia, że ta pewność siebie nie jest aż taka, jaka by była, gdyby było wszystko już jasne, tak, w tej lidze. Tak. To na pewno zespół przeciwników, który był po 5 zwycięstwach z rzędu, tutaj postawił wysoką poprzeczkę. Rozpoczął też mecz dobrze, strzelił bramkę, gdzieś tam miał jeszcze swoje sytuacje. Natomiast mimo wszystko pokazaliśmy gdzieś tam taką jednak odporność, tak? bo daliśmy radę, udało nam się tą bramkę wyrównującą strzelić. Mieliśmy oczywiście jeszcze tam swoje sytuacje, w każdym meczu gdzieś tam to stwarzamy, kreujemy.
No brakuje nam na pewno takiego meczu, który by przełamał może taką niemoc, tak? Gdzieś tam osiągnąć dobry rezultat, żeby troszeczkę to ciśnienie zeszło z tych chłopaków. Ja mówię, no mamy młody zespół, zaczynamy mecz w zasadzie 6 młodzieżowcami. No i mówię, no sytuacja taka, gdzie jednak ta presja w wyniku jest bardzo duża, no sprawia, że nie zawsze to wygląda tak, jak byśmy chcieli. Natomiast tutaj mówię, no trzeba szanować ten punkt. Gramy dalej, walczymy dalej i no finalnie musi się udać. Nie widzę innej możliwości.